To miejsce OZE się buduje przez co najmniej 10-15 lat i z każdym rokiem udział OZE wzrasta i to nie jest tylko wynik zobowiązań, które przyjęliśmy w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjmując stosowne dyrektywy jako kraj członkowski w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim jest to aktywność i przedsiębiorczość Polaków, którzy w obszarze wykorzystania źródeł odnawialnych zwiększają ten potencjał, widzą szansę na zyski, na dodatkowe przychody, na jakąś aktywność społeczno-gospodarczą. Rola jest coraz większa i dla mnie jako dyrektora departamentu na pewno to cieszy. Natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że rozwój OZE to jest również pewien koszt. Koszt zarówno dla odbiorcy końcowego, który płaci za energię zieloną w cenie tej energii, ale to jest również koszt systemowy wynikający z faktu, że większość technologii na dzień dzisiejszy, aby być konkurencyjną, wymaga takiego wsparcia. Wierzę, że każdy rok będzie nas przybliżał do takiego momentu, że konkurencyjność tego sposobu wytwarzania energii, w tym elektrycznej, ze źródeł OZE-owych, spowoduje aktywną, czynną, niepodważalną rolę źródeł OZE-owych. Dzisiaj w zakresie energii elektrycznej osiągnęliśmy ponad 11,5% udziału w zużyciu energii brutto i to w stosunku do założeń określonych w Krajowym Planie Działań stanowi istotne przekroczenie. Na ten poziom udziału energii odnawialnej, energii elektrycznej, czyli ponad 15 terawatogodzin, składa się oczywiście głównie biomasa, ale i inne źródła, głównie w zakresie energetyki wiatrowej, rozwijają się. Na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku mamy już ponad 3100 MW mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych. Przybywa również źródeł hydroenergetycznych. Mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach, w kolejnych latach ten potencjał będzie się rozwijał, tak aby cel określony w pakiecie klimatyczno-energetycznym, w zobowiązaniach Polski był zrealizowany w roku 2020, czyli żebyśmy osiągnęli 15% udział energii w zużyciu energii brutto, energii zielonej. I życzmy sobie wszyscy, żeby to się stało.